Zenon Mazur pisze: gada, 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 programu nie ma, ale kabaretowe gadanie opanował. Panie Zenonie, skoro opanował pan umiejętność pisania, co prawda z włączonym caps lockiem, no ale nikt z nas nie jest doskonały, to z całą pewnością posiadł pan też umiejętność czytania. Teraz zachęcam pana do połączenia tych dwóch umiejętności. Bierzemy komputer, wpisujemy strategię 2050.pl. Strategię słowem, 2050 liczbą.pl. Znajdzie pan tam tysiące stron programów Polski 2050 w każdej albo prawie każdej interesującej pana dziedzinie. Rozdziału kościoła od państwa, zielonej energetyki, edukacji, ochrony zdrowia, sądownictwa. Zachęcam do lektury. Następnie zachęcam do obejrzenia wystąpienia albo grafik z tego wystąpienia, które miało miejsce w sobotę na naszym pierwszym zjeździe partii i zapoznania się z 10 naszymi programowymi obietnicami. To pozwoli panu zweryfikować, tak przynajmniej zakładam, część pańskiej wypowiedzi, tę zaczynającą się od słów programu nie ma i w zasadzie na tym się kończącą. Co do tego, że gada, 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 mogę się z panem zgodzić. Co do tego, że opanowałem kabaretowe występy, ciężko mi będzie się zgodzić, ponieważ nigdy w kabarecie niestety nie występowałem. Natomiast nie mogę się zgodzić z panem co do tego, że nie mamy programu, bo go mamy. I to mamy dużo więcej i dużo bardziej konkretnego niż dowolna partia, którą zechce pan mi łaskawie wskazać dzisiaj, bo my do programu przywiązujemy wagę naprawdę, naprawdę fundamentalną.